Stój! Spocznij. Oddziały, baczność! Pododdziały na prawo! Patrz! Panie pułkowniku, ale w sekcji szkoleniowej z tego drugiego ośrodka do wypełnienia prowadzenia major Buraczek dziękuję pododdział do uroczystego apelu z okazji święta lotnictwa. Szanowni Państwo, co prawda 4 dni przed oficjalną datą obchodów Święta Lotnictwa realizujemy dzisiejsze uroczystości. Niemniej jednak nie będą one odbiegały od tego, co miałoby się wydarzyć 28. Z tego miejsca chciałbym gorąco pozdrowić wszystkich pilotów, seniorów, aktualnych oraz tych wszystkich, którzy realizują zadania na to, żeby nasi koledzy w powietrzu realizowali swoje zadania bezpiecznie i jak na najwyższym poziomie. Nasza jednostka, czyli 22 Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania, jak również 2 Rejon Wsparcia Teleinformatycznego są tymi ogniwami, które właśnie o to bezpieczeństwo dbają. Należy również przypomnieć, że 28 jest również świętem lotnictwa cywilnego i zakładów lotniczych i z tego miejsca również przedstawicielom tych placówek życzę wszystkiego dobrego, jak najlepszych sukcesów w pracy i wiele zdrowia. Dziękuję za uwagę. Cele uczczenia Święta Lotnictwa flagę państwową podnieść! Reprezentować wojewodę kujawsko-pomorskiego pana Mikołaja Bogdanowicza, który dziękuję za zaproszenie, ale sytuacja, jak państwo wiecie, w województwie po ostatnich nawałnicach wymaga obecności wojewody w innym miejscu. Stąd przekazuję tylko uczestnikom dzisiejszej uroczystości pozdrowienia, najlepsze życzenia na ręce pana pułkownika Arkadiusza Sykniewskiego. Przekazuję okolicznościowy list, który pozwolę sobie przeczytać. Panie pułkowniku, uczestnicy obchodu Święta Lotnictwa Polskiego w Bydgoszczy. Święto Lotnictwa Polskiego wchodzimy na pamiątkę niezwykłego wyczynu pilotów Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury. Ci wspaniali bohaterowie przez tworzy zwyciężyli w międzynarodowych zawodach samolotowych Challenge w 1932 roku. Obaj weszli do Narodowego Panteonu, stając się inspiracją dla kolejnych pokoleń Polaków, którzy swe życie postanowili związać z lotnictwem. Tu, przed pomnikiem lotników ziemi bydgoskiej, o
poległych na frontach II wojny światowej kierujemy nasze myśli w stronę tych, którzy szczegąc polskiego nieba oddali życie. Począwszy od wojny obronnej 1939 roku, nasi lotnicy brali czynny udział w walce z niemieckim hitlerowskim najeźdźcą. Już w 1940 roku sformułował się polski dywizjon we Francji. W tym samym roku nasi lotnicy ruszyli do bitwy o Anglię. Zapisując się w historii złotymi zgłoskami swoją heroiczną postawą. Chwała polskiego oręża wiele zawdzięcza naszym pilotom służącym na frontach wojen, ale także strzegącym przestrzeni powietrznej w czasie pokoju. Dziś polscy lotnicy dbają o bezpieczeństwo nie tylko naszej ojczyzny, ale także o pokój innych krajów w ramach zintegrowanego systemu obrony powietrznej NATO. Skrzydła z biało-czerwoną szachownicą pełnią straż na wschodniej flance NATO, pilnując przestrzeni powietrznej państw bałtyckich. Jako istotne komponenty polskich sił powietrznych należy wskazać 22 Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania w Bydgoszczy oraz 56 Bazę Lotniczą w Inowrocławiu. Jesteście sprawdzonymi w wielu akcjach jednostkami. Polskie niebo jest dzięki wam bezpieczne. Święto lotnictwa to także czas, kiedy honorujemy pracowników przemysłu lotniczego. Na plan pierwszy wysuwają się Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 w Bydgoszczy, które stanowią bazę zabezpieczającą eksploatację samolotów wojskowych i cywilnych. Drodzy lotnicy, pracownicy obsługi naziemnej przemysłu lotniczego, w dniu waszego święta składam wam najserdeczniejsze podziękowanie za wasz trud, za służbę na rzecz państwa i narodu. Niech ta służba przebiega bezpiecznie, przynosi wam nieustającą satysfakcję, a nas napełnia dumą. Wyrażamy szacunku, Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawskiego Pomorza. Panie pułkowniku, ekscelencjo księże biskupie, panie przewodniczący, szanowni weterani, szanowna matko chrzestna, szanowni państwo, serdecznie witam państwa na szczególnych uroczystościach poświęconych tym, którzy spełniają nasze marzenia, potrzeby i oczekiwania związane z podbojem przez stworzy. Kłaniam się wszystkim świętującym dziś przedstawicielom lotnictwa, których codzienna praca poszerza możliwości i horyzonty rozwoju cywilizacji. Wraz z całą lotniczą bracią, szczególnymi bohaterami dzisiejszego święta są dwie historyczne postacie. Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura. Wspominając ich wspaniałe zwycięstwo na prestiżowych międzynarodowych zawodach samolotów turystycznych Challenge w 1932 roku w Berlinie, podkreślamy znaczenie tego sukcesu, który stał się ważnym symbolem jakości polskiego lotnictwa i przygotowania polskich pilotów. Kierujemy dziś również nasze spojrzenia w stronę pomnika upamiętniającego poległych lotników ziemi bydgoskiej, którzy ostatnim swym lotem wywalczyli nam przed laty wolność. Dziękujemy im i oddajemy należną cześć. W zeszłym roku świętowaliśmy stulecie lotniska i lotnictwa w Bydgoszczy. Ta bogata historia i wieloletnie osiągnięcia są dla nas powodem dumy, wielkiej radości, ale także refleksji. Lotnisko otworzyło miasto i region na świat. Widziane z lotu ptaka, roztaczające najszersze perspektywy, dało nam wiele nowych możliwości, wspierając rozwój niemal każdej dziedzin życia, gospodarki, techniki i nauki. W dniu święta lotnictwa wszystkim służącym w cywilnych i wojskowych służbach lotniczych, obsłudze naziemnej i powietrznej pragnę serdecznie podziękować za tę oddaną pracę oraz życzyć, by polskie lotnictwo wciąż się rozwijało i czerpało z najnowszych rozwiązań technicznych na rzecz bezpieczeństwa, jakości i komfortu podniebnych podróży. Szczególnie wam, drodzy piloci, życzę z całego serca, abyście z każdej misji bezpiecznie wracali do domu. Niech dobre lotnicze tradycje i ambitne wizje w przyszłości będą drogowskazem do dalszych sukcesów. Dziękuję. Panie pułkowniku, ekscelencjo, księże biskupie, panie prezydencie, panie i panowie.
Spotykamy się tradycyjnie na bydgoskim Głomiu pod pomnikiem lotników ziemi bydgoskiej uległych II wojnie światowej, aby oddać im należny honor, aby oddać im należną cześć. Ale spotykamy się tutaj również, aby wspomnieć wspaniałe bydgoskie tradycje lotnicze. Bo przecież pod tym naszym wspaniałym bydgoskim niebem rodziły się tradycje, życiorysy, rodziły się sukcesy Orlińskiego, Skarżyńskiego, Żwirki, Wigury, Meissnera. To pod tym bydgoskim niebem rodziło się lotnictwo wojskowe, cywilne i sportowe. Polskie lotnictwo. To Bydgoszcz na mapie sportowej bydgoskiego lotnictwa. Oprócz tego, że aeroklub ma 70 lat, to zapisuje fakt, że w Bydgoszczy powstał pierwszy szybowiec w naszym kraju. Jeżeli Żwirko i Wigura wygrali w Czerędziu Lotniczym w 1939 roku, to jednym z konstruktorów tego samolotu był wychowanek Bydgoszczy Stanisław Rogański. Panie i panowie, z dumą, z satysfakcją należną bydgoszczaną spotykamy się tutaj do tradycji Bydgoszczy, umiłowania lotnictwa i tradycje lotników umiłowania Bydgoszczy są wspaniałe. Bo po zakończeniu działań lotniczych w 1945 roku czwarty pułk lotnictwa szturmowego, potem przekształcony trzeci pułk lotnictwa myśliwsko-bombowego znalazł tu swoje miejsce. I wielu z tych seniorów bydgoskiego lotnictwa swoje życie, życiorysy związało z bydgoskim wojskowym lotnictwem. Również w tym roku wypada 70 lat utworzenia w Bydgoszczy dowództwa II Korpusu Obrony Powietrznej. Wszystkie te jednostki, wszystkie te nazwy znajdziemy na ulicy Księdza Szulca, gdzie o godzinie 13 złożymy hołd i szacunek wszystkim tym żołnierzom, którzy wykonując swoje obowiązki oddali swoje życie. Panie i panowie, Bydgoszcz może być dumna z lotników, Bydgoszcz może być dumna, że tu są takie wspaniałe tradycje. Bydgoszcz może być dumna z tego, że lotnicy związali swoje życie, związali swoją karierę z naszym miastem. Wszystkim tym, którzy związali życie, tradycje z lotnictwem, najlepsze życzenia. Seniorom bydgoskiego lotnictwa pozwolę sobie te życzenia skierować na ręce pana pułkownika Stanisława Szejczyka. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Wiele zdrowia. Wszystkiego dobrego. Żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci przed pomnikiem lotników ziemi bydgoskiej, poległych na frontach II wojny światowej, aby oddać hołd bohaterom powietrznych bitew. Lotnikom, którzy bronili granic i walczyli o wolność i niepodległość Rzeczypospolitej. Zebraliśmy się na bydgoskim Głomiu, zespoleni najgłębszym uczuciem czci i wdzięczności dla wszystkich znanych i nieznanych lotników, którzy swym czynem, nieugiętą wolą walki i najwyższym poświęceniem dali świadectwo umiłowania wolności i godności ludzkiej. Pochylając głowy, w zadumie i skupieniu przywołujemy w naszej pamięci wszystkich rodaków oddanych w sprawie lotnictwa, którzy dosławili jego imię w kraju i na świecie. Do was wolą, synowie narodu polskiego, którzy podczas wielu okrutnych prób nie zawiedliście i pokazaliście światu, że Polski jesteście warci. Stańcie do apelu! Wojnie Wolfowi! Przywódca Wojska Polskiego! Poruczyka Stefana Wojskiego! Poruczyka Stefana Wojskiego! Poruczyka Stefana Wojskiego! Stańcie do apelu!
Przywołuję do nas pułkownika Adama Juliusza Zajewskiego, kapitana Mieczysława Borodeja, porucznika Gustawa Leo, sierżanta Aleksandra Kłopeckiego. Stańcie do apelu! Czekamy w służbie! Pułkownika Tadeusza Henryka Rolskiego, majora Marcina Pisarka, majora Wacława Króla, kapitana Eugeniusza Chorbaczewskiego, kapitana Witolda Łokuciewskiego. Stańcie do apelu! Dowódcę marynarki wojennej admirała floty Andrzeja Karweta, dowódcę wojsk lądowych generała broni Tadeusza Bucha, dowódcę wojsk specjalnych generała broni Włodzimierza Pukaszyńskiego oraz dowódcę garnizonu Warszawa generała dywizji Kazimierza Wilarskiego. Stańcie do apelu! Cześć i chwała! Przedstawiciele jednostek wojskowych garnizonu Bydgoszczy.